Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Zobaczcie, ile tego śniegu nam tu napadało. Zimno jakoś. Musimy coś zrobić. Wiecie co? Lecimy do ciepłych krajów chyba. Jesteśmy poczekani do Portugalii. I nie tak żartowaliśmy. My naprawdę jedziemy do ciepłych krajów. A to wszystko dzięki wam. Dzięki wam możemy odczarować ten paskudny listopad i uciec stąd z tego mrozu i chłodu. Chociaż ładnie naprawdę się zrobiło, ładnie. Ale jednak jesteśmy ciepłolubami zdecydowanie i lecimy właśnie do Porto. A pamiętacie konkurs internetowego kantoru, w którym właśnie dzięki waszym głosom mogliśmy zrealizować sobie takie marzenie małe? My żeby, pamiętamy. Znaczy nie takie małe, żeby pojechać. Wielkie marzenie. Właśnie dzisiaj to realizujemy. Słuchajcie, wyglądamy jak zombie tylko dlatego, że uznaliśmy, że po co kłaść się spać, bo jak się położy człowiek spać, to może zaspać, nie? Na samolot. A jak się nie położy spać, no to nie ma szans, żeby się zaspało. Także w ogóle nie spaliśmy, montowaliśmy vlogi, ale udało się tu dojechać nawet w całym kawałku. W dwóch. Jednym i drugim. Mamy za sobą jeszcze dwa bardzo małe kawałki i jestem dumna z nas, że udało nam się spakować na 8 dni takie oto torby. Mamy dwie takie malutkie tylko torby, 40x20x25. Zmieniły się trochę rozmiary tych, które można zabrać za darmo. I choć przymierzymy, czy jesteśmy w stanie się zmieścić. Okej, robimy test. Proszę bardzo. No. Idealnie. No po prostu jesteśmy idealnymi pasażerami. Poczekaj, bo jeszcze ja się w sumie nie przymierzyłam. A jeszcze tu wetknęłam przed chwilą kilka rzeczy. Oho. No jest prawie idealnie. No prawie, muszę się przepakować troszeczkę, pougniatać wszystko. W takie poranki jak ten ratuje nas kawa i tylko i wyłącznie dzięki jej będziemy w stanie przejść odprawę, a przynajmniej spróbujemy. Rafciu, oprowadzisz nas? Tak, ja w ogóle teraz zrobię taki mini poradnik, co po kolei robić. Tak, my jesteśmy takie dwie sieroty i po prostu pokażemy, że jak nawet takie dwie sieroty są tak, w stanie jak to ogarnąć. Taki poradnik od sieroty do sieroty, dla sieroty. Dopiero zaczynamy, a Rafał już podszedł pod SOS. Co tu będziemy robić? Wzywać pomoc, żeby nas stąd zabrali i dali nam kawy więcej. Kawy. Tak naprawdę zaczyna się to wszystko, ten mini poradnik od tego. Jak na dworcu kolejowym macie po prostu takie wyświetlone rzeczy, departures, odloty i tam wyszukujemy swojego lotu. I na przykład nasz 14:55 Porto. Lecimy i odprawa 4:08 i teraz potem szukamy 4:08 bramek, czyli gdzieś tutaj będą. Okej. A teraz idziemy grzecznie się ustawić w kolejeczce. Na odwagę, tak? Żeby dostać do tych bramek, to trzeba przejść taki kolorowy, specjalny labirynt. Tak, zobaczymy, czy damy radę. Czy trafimy w tym labiryncie? Rafał, nie zostawia mnie samej, nie idź tak szybko, bo ja się zgubię i co? A ty masz bilet, jesteś teraz dla mnie cenniejszy niż zwykle. Aha, to znaczy. Czyli trochę cenny. Okej. Już prawie na miejscu. Hu. Emocje rosną. O właśnie, nerwy, stres związany z podróżą daje o sobie znać. Ale damy sobie radę. To jest nasz piękny, niewygnieciony bilet. Znaczy karta pokładowa. Niestety to nie jest VIP, tylko zwykła kolejka i mały bagaż, no ale trudno. Ważne, to my kolejką do Porto jedziemy? Zwykło? No dobrze, już pani mówiła. Pani błyskawicznie nas pokierowała do kontroli bezpieczeństwa. Kierujemy się tam i to jest kolejny labirynt kolorowy. I to jest też ten punkt, w którym urywają się wszystkie vlogi z lotniska, ponieważ tam nie można nagrywać, ale tam są bramki i po prostu trzeba zdjąć wszystkie zegarki, telefony, ja myślę, wyjąć to kable. Tak naprawdę dlatego, że tu są gazetki i po prostu wszyscy później jak już zaczynają czytać, to już zapominają o vlogowaniu. Aha, to na tej zasadzie. Ja będę czytać, Rafał będzie prowadzić. Mhm. I jak przejdziemy przez tą bramkę, to już będzie w takiej strefie głównej poczekalni i tam już będziemy dokonywać
końca do samego odlotu. I teraz będą nas maglowali. Nie wiem, na razie nagrywam, dopóki ochrona nie przyjdzie. Będą liczyć, ile wzięłam ubrań? Zobacz, jak tutaj jest niebezpiecznie. Tu nawet kości trupu już gubią ręce. Tu jakieś zwłoki są, ja Ada. Mam dwie ręce. Mówiłem, że tu będą maglowali nas nieźle. Jego tak zmaglowali, że mu ręka odpadła. Ręce opadają. To jest też decydujący moment dla wielu par, ponieważ ja muszę w tej chwili pozbyć się pierścionka. No i będę się po drodze głęboko zastanawiać, czy mam go zakładać jeszcze raz. Słuchajcie, udało nam się przejść kontrolę, wszystko tutaj musieliśmy rozpakować. Ada nawet buty musiała zdjąć i możemy lecieć dalej. No i dobra, jak się przejdzie już przez te wszystkie bramki kontroli, to się idzie do takiej strefy, gdzie wita was relay, jakieś tutaj książki, gazetki. Tak, znowu trzeba się oświadczyć. Sama się oświadcz, bo mi się trochę nie chce, bo mam pełno rzeczy, walizkę nie mam jak. I jest tutaj taka też strefa jedzeniowa i poczekalnia. Jest już też trochę mniej ludzi. Pani aż za nie mówiła teraz. Pani za mnie nie mówiła, no patrz. Olewa cię. Ej. Ona się na nas patrzy. Rafał. Ona patrzy. Ona teraz patrzy w tę stronę. Serio. Serio, serio. Czy wiesz, że Link 4 daje możliwość zakupu ubezpieczenia podróżnego przed samym wylotem? Nie wiedziałam. Sprawdź nasz ubezpiecz się już teraz. Nie, dziękuję. Zdrawcie, jestem bezpieczna. Adusia. Widziałam samolot. Ale zobacz, co tu jest. Prawdziwy. Zobacz, co tu jest. Tu. Co tu się wyświetla? Co tam jest napisane? No. No i co jeszcze? Porto. No, to takie wino. To tam, jedziemy do wina. Kurde. Do krainy wina. Ja cię kręcę. Kika się śmiała, że Pato Kanał jedzie do portu. Mamy jeszcze godzinkę do lotu, więc pewnie za jakieś 20 minut zacznie się już ta ostatnia odprawa. A póki co odpoczywamy i nastrajamy się na wyjazd. Jesteśmy ciekawi, jaka pogoda będzie na miejscu. Tutaj jest źle, nieprzyjemnie, zimno i chcemy ciepło. No to lecimy. Już powoli się skręca. To my też lecimy. Trwa boarding właśnie. Musimy pokazać dokument ze zdjęciem. Tak, tak. Dziękuję bardzo. Zapraszam. Rafcio, Rafcio. Czekaj, schowaj, ja tylko ten. O, dziękuję, daj. Dobra, zaraz schowam. Idziemy! Bo prawie, że po płycie lotniska Rafał musimy się rozpędzać. Patrz, musimy się rozpędzić porządnie, żeby polecieć. Jak będziesz leciał? Poleciał. Grażyna, tutaj prywatny samolot po nas zaparkowali. My mamy wejście tylne, co prawda, ale to wiadomo, bo zawsze na wycieczkach szkolnych te takie fajne osoby to siedziały z tyłu, nie? Na tylnych siedzeniach. Jezu, jaki ten silnik jest wielki. No, jest wielki. My też jesteśmy wielcy, mała. Jesteśmy takie mrówki latające. No wiem. No, ale latające mrówki też są fajne. Lepsze niż takie nielatające. Królowa to jest chyba taka za gruba, żeby latała. Ciekawe, że ktoś rozmawia jeszcze o mrówkach, jak wsiadał do samolotu latających. Chodźcie, zaprowadzę was do środka. No dobra, do twojej chaty? O, taki lot właśnie. Ryanairem tym razem. Ostatnio Wizzerem, teraz Ryanairem. Jak to Rafcie pięknie ostatnio powiedział, bo to jest taki nasz drugi wspólny rod. Rod. I powiedział wtedy, jeden mały krok dla człowieka, taki na samolot. No. Na koniec. A ja zapomniałem, co ja mówiłem. A wielki
dla mnie siostrze. A, no tak, dokładnie, a w ogóle jest zachód słońca, także będzie po prostu przepiękny widok, jak będziemy startowali. Rafał, ten samolot już się spocił. Spocił się? O kurczę, coś tam cieknie. To nie wróży nic dobrego, ale dobra, i tak wsiądziemy. Nie jest paliwo? Nie, 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 nie. Nie, proszę wsiadać. Tak na wakacje lecisz, tak? Tak. Pięknie. Tu jest zimno, wsiadajmy już i jak wysiądziemy, to już prosimy, żeby było cieplusieńko. Tak? Super. Grażynka gotowa? Zawsze, ja mogę lecieć w kosmos nawet. Lecimy w kosmos. 26 ano. 26b. Okej. Okay. Nasze miejscu z pięknym widokiem. Przywiem wystartować zgodnie z czasem rozkładowym. Czas naszej dzisiejszej podróży dziś to 3 godziny i 45 minut. Pogoda po trasie jest bardzo dobra, chodzi się turbulencji. Aktualna pogoda w Porto mamy 15 stopni Celsjusza. Niebo bezchmurne i prawie bezwietrznie. W imieniu swoim, całej mojej dzisiejszej załogi dziękuję Państwu za uwagę i życzę przyjemnej podróży.
Szanowni Państwo, przygotowani do lądowania. Kapitan włączył sygnalizację zapięcia pasów. Prosimy o powrót na swoje miejsca. Zapięcie pasów bezpieczeństwa, zużanie stolików, opuszczanie podobietników oraz zasłonięcie okien. Dobry Porto. Wieczór dobry. Normalnie powinno być 18.40, ale wszyscy dobrze. Powrót do przeszłości. A tak wygląda Porto lotnicze w Porto. Dobra, samochód, jaki samochód, samolot opróżniony, możemy lecieć do Porto. Zobaczymy, jak tam jest na zewnątrz, czy nas nie oszukali. Może tam nie jest ciepło. Lot był super. No właśnie, pan mówił, że jest minus 55 stopni. Mam nadzieję, że na ziemi jest jednak troszeczkę cieplej. No, jest cieplej, rzeczywiście. Wow, nawet nie muszę się zapinać. Ja cię. Taka jesień, nie? Wow. A tam byliśmy, czapki, szaliki, wszystko i lodowate, a teraz spoko. Kontaktować naszą przewodniczką. Ej, spokojnie, z jaką, w jakiejś bluzie mógłbym być, takiej grubej. Nie. Naprawdę, ekstra. Pa, pa, dzięki Ryanerze za przewóz. Super było. A lotnisko w Porto prezentuje się tak. Bardzo fajnie, kolejki takie jak u nas. A tutaj nasz samolot i już kolejni wchodzą. Ała, coś się, potknąłem się o coś, ale to nieważne. Ale nie ej, no jakaś smuga światła mi zasłoniła na samolot idealnie. Ja cię kręcę, ale mrówków dużo latających, tak jak my. Zobaczcie, 10 minut w Portugalii i już Rafał został tutaj mistrzem piłki nożnej. O kurde, co mu zrobiłeś? Co się dzieje? Ja do portugalskiej piłki nie umiem. O Boże, nie wróżę wam mistrzostw. Mój poziom znajomości portugalskiego podpowiada mi, że powinniśmy iść tutaj, ale równie dobrze możemy iść gdziekolwiek indziej. Sajda. Agata dzwoniła i już gdzieś tu jest. Nie no, kurde, Rafał, my tu się jednak spakowaliśmy, wiesz, elegancko. Swój telewizor ze sobą wozić na wakacje, no bez przesady. Ciao, nie dostaniemy się do ciebie. A gdzie masz taką kartkę piękną? Hej, kochani. No właśnie, zauważyłam, że rzeczywiście Porto jest osadzone na górzystym terenie. Ja już mam zadyszkę. O, dobra, to jest motywacja. Będziesz wyrabiał pośladki w najbliższy tydzień? Okej. I pił Porto. Ja cię kręcę, słuchajcie. Weszliśmy obok jakiejś witryny i ona już powiedziała, że możemy kupić jakiś przysmak portugalski. Dopiero co tu przyjechaliśmy, jeszcze walizki w ręku, a już będziemy jakieś pyszności próbować. Typowa kawiarnia w Portugalii. Nie. Yeah. Bardzo dużo dobrych rzeczy. Cudnie. I całkiem tania kawa. To jest cudowne miejsce w takim razie. Jeszcze raz, jak to się nazywa? Tylko ty pastela de nata. Pastela de nata. Takie ciasko z pasztetem. Pastela. A szczela w Rafała. Pastela de nata. Pastela. Uczę się portugalskiego. Obligada, powiedziałam. Agata powiedziała, że to dziękuję. Później sobie sprawdzę w internecie, czy tak naprawdę nie obraziłam tej pani. Ale cudownie tutaj. Jak to jest przytulnie i cudownie. Wszędzie są cukiernie, kawiarnie. Jest takie przyjemne powietrze ciepłe. Jest przebosko. No i gdzie my możemy iść? Oczywiście do kuchni. Mamy tutaj ciastka. Czekamy na opinię eksperta.
I Agata nam sprzedała patent, że to jest najlepsze na ciepło i rzeczywiście. To smakuje jak ciasto francuskie z budyniem się robi. Dobra, takie budyniowe. Dobre. Zbieramy się właśnie do wyjścia. Dokładnie. Jesteśmy właśnie w pokoju, w którym będziemy spali. I to jest pokój Agaty, w którym nas pięknie tutaj urządziła, ugościła. Tak się nami zajęła. I tak zawsze. Idziemy teraz obok części starego jakiegoś tam miasta ładnego tutaj w Porto i idziemy na taki most, z którego tam jest po prostu słynny. Podobno piękny widok. Taki słynny most. I Agata nas tam zabierze i powiedziała, że może kupimy sobie jakieś Porto. Ale tu podobno można, tak? Podobno można na ulicy tutaj, nie wiem, zobaczymy. Może nie na środku. Jak nas nie zgarną, no to można, a jak nas zgarną, to nie można, powiemy wam. No ale w Porto albo wam nie powiemy, jak będziemy za kratkami. W Porto to nawet chyba trzeba. Chyba trzeba, w Porto chyba, tak, ja wiem, że takie przepisy są chyba w Porto, wiesz? Że trzeba pić Porto. Do tego przewodnika nie czytałam, jakiś inny miałam. Bo to inny przewodnik, mój taki. Ja dopiero go piszę. Ada, co tam widać? Palma! A ty się w Barcelonie przytulałaś do palm, to teraz idziesz przytulić? No właśnie. Gdzie my jesteśmy? Słuchajcie, znowu sercowniki, wędrowniki się włączyły i gdzieś znowu w Porto. O, jakie tu psiapsioły się przytulają. Ej, mówię wam, masakra. Ada, przytul palmę, no co ty? No. O. Tam już się wyłania jakiś piękny ten budynek, tutaj skutery. Fajne to jest, że można sobie prawie cały sezon jeździć motocyklami, skuterami, a teraz lecimy kupić sobie Porto. Ruby to jest czerwone, Tony to jest takie pomiędzy, ale ogólnie białe. Aha. No. Jest jeszcze Branco, czyli typowo białe. Nie, ja czerwone. I Roza, no różowe. A Tawny? Co to jest to Tawny Porto? No to jest to pomiędzy. A, aha. To nie, to ja czerwone. Ale ono jest bardziej pod białe, a to jest najbardziej intensywne w smaku. No to tak, to no, weźmiemy czerwone. Mam mówić, tak? Tak. Bardzo popularne w Portugalii jest zielone wino. Ono jest lekko musujące. Wino verde, tak zwane. To jest ciekawe. To verde to znaczy zielony po portugalsku. I na przykład dla mnie i dla Anastazji to było odkrycie. Tutaj jest naprawdę dobre, idealne. Tak na takie... A jakie w smaku ono jest? Ono jest takie delikatne, lekko musujące. No to teraz weźmiemy sobie ten Porto, tak, tradycyjny, a potem sobie kupimy to zielone. No super. Bo Porto jest bardzo mocne, a tu wino jest takie delikatniejsze. Okay. Spacer na razie jest krótki, ale pełen zachwytów na po prostu już każdym kroku. I w ogóle to jest takie niesamowite. Tam były palmy, tutaj wszędzie są choinki. I to też jest ekstra taki przedświąteczny czas spędzić tutaj i zobaczyć. W ogóle to niedługo będę też jarmarki świąteczne. Ciekawe połączenie. Ciepły klimat, choinki i w ogóle. Bo niby jestem ubrana dość ciepło, ale ogólnie jest tak przyjemnie. Naprawdę, naprawdę dużo cieplej. Okej. Na razie pokażemy wam takie migawki, bo sami pędzimy. Boże, ja już po polsku nie potrafię mówić. Chwilę za granicą. Jest zabytek ze światowej listy dziedzictwa UNESCO. Właśnie, że całe stare miasto, a to jest wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. No ja już się nie dziwię się, serio. My tu jeszcze będziemy później. Na razie takie pierwsze spojrzenie, ale naprawdę. No to będzie cudny czas na pewno tutaj. Ale jak wam się już tu podoba, to ja nie wiem, co wy powiecie dalej. Słów zabraknie w końcu. Słuchajcie, to wszystko dzięki wam. Dzięki wam, dzięki waszym głosom możemy to wszystko oglądać. To jest po prostu super, tam są kosmos. Nazwy tych winiarni, tak? Winiarni czy piwnic, jak to powiedzieć? Aha, tam są piwnice z winem. Ja cię kręcę. Jeszcze takie nabrzeże. Tu jeździ jakiś piękny, szybki tramwaj, czy tam coś. Metro. Nadziemne i podziemne. Fajne. Jest pięknie. Te meby wyglądają jakby jakieś papiery latały po prostu z tego. Wyleciały z tego budynku. A widzicie te mróweczki na dole? To są ludzie. Zobaczcie, jak jesteśmy wysoko. Właśnie Agata zwróciła uwagę, że to jest piękne w Porto, że to jest takie miasto wielopoziomowe, bo zobaczcie, naprawdę jest pełno takich dachów, normalnie jak z jakiegoś asasyna, normalnie jakby tu skakał jakiś tutaj zabójca.
po dachach. No pierdolę, pięknie to wygląda. No i co ja mam wam powiedzieć? Widok po drugiej stronie ulicy no jest równie piękny po prostu. Nie wiem, ja tu chyba już nie będę po prostu nic gadał, tylko wam pokażę jakieś kadry, bo jest... No jest pięknie. Powiem wam, że nie spodziewałem się, że będziemy w takich okolicznościach pili sobie Porto. A nie, tu jeszcze puste, ale zaraz nalane będzie. No dobra, gadko. Zdróweczko. Pierwsze Porto w Porto. Adusia? Uwaga. Proszę bardzo, elegancko. Porto w Porto. Czas na degustację. I teraz najważniejsza rzecz, bo muszę wam powiedzieć, czy to jest w ogóle dobre. Dobre. Zdrówko. Ja nadal nie dowierzam, gdzie ja jestem, co ja widzę, jakim cudem. Rano był śnieg, teraz sobie siedzę na murku, jest ciepło. I po prostu taki widok oszałamiający, że się nie chce wierzyć. Znaczy chce się wierzyć, ale no nie mogę, no. Z racji tego, że nasza doba trwała dzisiaj 25 godzin, uciekamy spać. Ale Agata nam pokazała dzisiaj takie piękne miejsca, a to dopiero pierwszy dzień. Ale już nic piękniejszego. Nie, na pewno będzie dużo jeszcze pięknych, o innych porach miejsc. Zobaczymy te piękne miejsca i to jest wspaniałe. Bo zachodzi słońce koniecznie. Albo o wschodzie. Także dziękujemy wam za oglądanie tego vloga. Zapraszamy do subskrybowania. I do kliknięcia dzwoneczka. I zostawienia łapki w górę. I do jutra. I widzimy się jutro, pa. Pa.